Nie wolno się bać. Strach zabija duszę. Strach to mała śmierć, a wielkie unicestwienie. Stawię mu czoło. Niech przejdzie po mnie i przeze mnie, a kiedy przejdzie, odwrócę oko swej jaźni na jego drogę. Którędy przeszedł strach, tam nie ma nic. Jestem tylko ja. Zakon Bene Gesserit to starożytna organizacja składająca się z kobiet, które są zarówno szpiegami, mniszkami, naukowcami, jak i teologami. Zakon stanowi jedno z najbardziej tajemniczych i wpływowych ugrupowań we wszechświecie. Ich działania oparte były na eksperymentach genetycznych, subtelnych interwencjach politycznych i inżynierii religijnej, a ich celem było kierowanie losami ludzkości. W sekrecie pracują nad wychowaniem na drodze skomplikowanego programu eugenicznego mężczyzny, tak zwanego Kwisatz Haderach, który byłby w stanie przeżyć trans przyprawowy i stać się w ten sposób nad człowiekiem kontrolującym pamięć swoich przodków od początku rodzaju ludzkiego, a także potrafiącego przewidzieć przyszłość. Zakon Bene Gesserit to mistyczna frakcja, która osiągnęła ponadludzkie zdolności poprzez treningi fizyczne i umysłowe, udając posłuszeństwo wobec Imperium. To właśnie siostrzeństwo stanowi główną siłę w całym wszechświecie, korzystając ze swojego wpływu, aby dyskretnie kierować ludzkością według swoich planów. Oprócz widocznych cech takich jak opanowanie czy sztuka dyplomacji, szkolenie Bene Gesserit nadawało im absolutną kontrolę nad własnymi ciałami, a moc głosu pozwalała im manipulować innymi poprzez odpowiednie modulowanie i wypowiadanie słów. Każda członkini zakonu była zobowiązana do bezwzględnej lojalności. Priorytetem była wspólna misja hodowli nadludzkiej istoty. Wiekowe wysiłki miały na celu stworzenie człowieka, który zdołałby wykorzystać zdolności, których same Bene Gesserit nie posiadały, w nadziei na bezpośrednią kontrolę nad losami wszechświata. Jednak filozofia Bene Gesserit głosiła, że kontrolując samego siebie można kontrolować cały wszechświat. Ich długoletnie szkolenie obejmujące serię stopniowych ćwiczeń kształtowało absolutną kontrolę nad ciałem, umysłem i zdolność do kontrolowania innych. Jednak w tej potędze tkwiła także śmiertelna słabość. Wielka kontrola mogła prowadzić do wielkiego zaufania, nadmiernego zaufania, a w końcu do absolutnej utraty obiektywności, pychy i dumy. Kandydatki poddawane były nieustannym ocenom i specjalnie zaprojektowanym ćwiczeniom, mającym zapobiec ich porażce. Trzeci rok szkolenia rozpoczynał się od tej surowej przestrogi. Wszystkie przesłanki prowadzą do wniosków, które pozbawione są przesłanek. Wszystko to, co uważamy za pewne, jest takie tylko dlatego, że chcemy w to wierzyć. Jednakże w całej gamie szkoleń brakowało jednego kluczowego elementu – nauki etyki i filozofii moralnej. Religia była przez nie traktowana jako narzędzie manipulacji mas, co sugeruje, że traktowano ją jako środek, a nie cel. Herbert zauważył, że ponad 10 tysięcy lat przed wydarzeniami z Duny Bene Gesserit zaczęły zyskiwać coraz większe wpływy. Badały narkotyczne działania różnych substancji, rozwijały sztukę pranabindu, kontroli nad układem nerwowym i mięśniami, a także tworzyły coś, co nazywały Missionaria Protectiva, część zakonu odpowiedzialną za religijną propagandę. Mimo że członkinie zakonu studiowały i zgłębiały tysiące religijnych mitów dotyczących nadnaturalnych mocy, to zdaje się, że nie wierzyły w jakieś wyższe istoty poza Kwisatz Haderach. Szkolenie Bene Gesserit jest dwufazowym programem, gdzie równolegle skupia się na treningu umysłu i ciała. Dzieci spędzały godziny na nauce różnych języków, obyczajów i kultur, po czym przechodziły do godzin trwania w absolutnym bezruchu, kontrolując temperaturę ciała i zwalniając bicie serca, poruszając się jednym mięśniem naraz.
Podstawowym założeniem szkolenia było to, co znaleźć można było w starożytnej religii Terran, w której ścieżka do prawdy nazywała się Sabda i bardzo przypominała to, co Bene Gesserit nazywa drogą. Sabda pozwala na wewnętrzne urzeczywistnienie prawdy, która utożsamiała poznającego z niezmienną rzeczywistością. Droga Bene Gesserit również utożsamiała poznającego z rzeczywistością, ale zaprzeczała niezmienności. Harmonia ciała i umysłu była osiągana poprzez surowy reżim. Wśród ich praktyk znajduje się Upsana, medytacja, dzięki której wchodziło się w głąb własnego ja, by odnaleźć punkt równowagi między wiedzą ciała a umysłu. Umysł poddawany był Najanie, dyscyplinie, która kształtowała jego rozumowanie. To właśnie Najana łączyła lingwistykę z logiką, umożliwiając rozeznanie między językiem a jego znaczeniem. Studentki były ciągle przekonywane, że zdanie nie ogranicza się do znaczenia pojedynczych słów, lecz obejmuje także fizyczną dynamikę samego wypowiedzenia. Dobry obserwator musiał umieć odczytać i zrozumieć zarówno sposób wypowiadania słów, jak i lingwistyczne wzorce myślenia przekazywane przez mowę. Celem było stworzenie jednostki, która nie tylko myślała jak maszyna, ale także potrafiła przetwarzać informacje sensoryczne i emocjonalne w sposób racjonalny i intuicyjny. W wielu przypadkach Bene Gesserit stosowały proste techniki umożliwiające uspokojenie ciała i umysłu. Jednak w obliczu zagrożenia recytowały litanie przeciwko strachowi, aby stłumić swe lęki. Nie wolno się bać. Te słowa wibrujące w ich umysłach jak mantra prowadziły je przez ciemność, gdy strach próbował przejąć kontrolę. Chociaż proces przygotowania nauki kontroli i analizy wydawał się skomplikowany i czasochłonny, po 10 latach szkolenia kobieta najpierw w poszczególnych etapach, a potem w całym procesie była w stanie w razie potrzeby wykonać całą funkcję w czasie krótszym niż sekunda. Jedną z wyuczonych kontroli jest umiejętność uwolnienia się od sztucznych ograniczeń ludzkiego pojęcia czasu. W trybie koncentracji nie było czasu. Wszystkimi czynnościami można było zarządzać jednocześnie. Po opanowaniu podstawowych procesów można było przywołać stany funkcjonalne drugiego poziomu, takie jak Dao, Prajna i Adab. Dao było stanem uśpienia, w którym adeptka mogła spowolnić swoje czynności fizjologiczne do poziomu tuż na granicy podtrzymania życia. Jest to niezwykle przydatne do przetrwania w zagrażających życiu warunkach, a także niezbędne do odmłodzenia komórek. Siostra może całkowicie kontrolować swój oddech i tętno do tego stopnia, że w większości testów może wyglądać na martwą, nawet po intensywnym wysiłku fizycznym. Mogą także leczyć swoje rany. Mogą kontrolować swoje zapotrzebowanie na żywność i wodę, a także według własnego uznania po prostu zatrzymać akcję serca, odbierając sobie tym samym życie. Bene Gesserit znały swoją strukturę komórkową tak dobrze, że potrafiły analizować i neutralizować większość trucizn znajdujących się w ich ciałach. Sugeruje się, że gdyby Bene Gesserit sobie tego życzyła, mogłaby radykalnie spowolnić proces starzenia, kontrolując każdy aspekt swojego metabolizmu. Oczywiście żadna z Bene Gesserit nigdy by tego nie zrobiła, ponieważ zwróciłoby to zbyt wiele uwagi na zakon i ujawniło zbyt wiele jego umiejętności. Trans medytacyjny Prajna był używany do głębokiego zrozumienia i szczególnego stanu widzenia. Był zwykle wzmacniany przez środki takie jak melanż. Bene Gesserit są wytrenowane, aby przez cały czas zauważać szczegóły, które inni przeoczają. W połączeniu ze swoimi zdolnościami analitycznymi Bene Gesserit sprawiają wrażenie wiedźm, stąd też ich przydomek, zdolnych do odgadywania sekretów w osobach i okolicznościach niewidocznych dla nikogo innego. Niewielkie różnice w prądach powietrza lub projekcie pomieszczenia pozwolą Bene Gesserit wykryć ukryte przejścia. Różnice w głosie danej osoby i drobne reakcje pozwalają im głęboko zrozumieć stan emocjonalny danej osoby i manipulować nim. Bene Gesserit, przeszkolona w prawdomówności, potrafi wykryć, czy ktoś kłamie, wykrywając fleksję i zmianę
głosu osoby badanej, obserwując i interpretując jej mowę ciała oraz analizując oznaki fizyczne takie jak puls i tętno. Takie postrzeganie czyjejś prawdomówności jest zdolnością, którą w zasadzie posiada każdy człowiek, ale która wymaga intensywnego szkolenia, aby rozwinąć się do punktu użyteczności. Z drugiej strony ADAP to proces przywoływania pamięci dostępny dla wykwalifikowanych Bene Gesserit. Ten stan polega na odtwarzaniu niezbędnych danych pod wpływem bodźców zewnętrznych lub sytuacji, a nie świadomego wysiłku samej kobiety. Różni się on od metody pełnego przypomnienia, która jest stosowana regularnie do przechowywania i przetwarzania danych. Standardowy proces mnemoniki pozwala na dokładne odtworzenie dowolnej rozmowy, nawet z symulacją tonu i sposobu wypowiedzi oryginalnego mówcy. Jednak ADAP nie tylko przechowuje informacje w podświadomości, ale także integruje nowe dane z istniejącymi, tworząc kompletną i logicznie uporządkowaną pamięć, która po wywołaniu może przytłoczyć świadomość kobiety. Trening prana bindu był również stosowany przez adeptkę we wszystkich codziennych czynnościach jej życia. Na przykład słynna sztuka walki Bene Gesserit jest osiągana dopiero po latach treningu prana bindu. Techniki walki wręcz opierały się na doskonałej kontroli mięśni ze względu na ich zdumiewającą siłę i szybkość. Nie tylko manewry w walce wręcz, ale także niezwykłe techniki używania noża i bicza wymagały całkowitej kontroli mięśni i nerwów. Bene Gesserit wyróżniają się umiejętnościami uwodzenia. Najbardziej utalentowane i doskonale wyszkolone członkinie zakonu były wykorzystywane w celach rozrodczych. Typowymi celami są mężczyźni posiadający lub mający posiadać władzę, albo też ci, którzy mają szczególne cechy, które zakon chce włączyć do swojego programu hodowlanego. Mężczyźni uwiedzeni przez taką kobietę są trwale dotknięci intensywnym doświadczeniem seksualnym i od tego czasu, świadomie lub podświadomie, sprzyjają zakonowi. Bene Gesserit mogą także wpływać na płeć poczętego dziecka. Mogą wybrać, kiedy zajść w ciążę, aby móc urodzić dzieci wtedy i tam, gdzie sobie tego życzą. Jedną z mocy wielebnej matki Bene Gesserit jest pamięć. Połączone ego i wspomnienia wszystkich jej przodków, przekazywane w pamięci genetycznej. Kombinacja ta pozostaje odrębną tożsamością w umyśle matki wielebnej i jest w stanie wejść do jej świadomości w odpowiednich momentach lub w stanach emocjonalnych. Pierwszą Bene Gesserit, która uzyskała dostęp do tej pamięci, była Raquela Berto Anirul, założycielka zakonu. Matka wielebna ma dostęp tylko do żeńskiej części pamięci genetycznej. Jej męska linia jest niedostępna. Obecna jako ciemna próżnia, która ją przeraża. Celem programu hodowlanego Bene Gesserit było wyhodowanie kwizac haderach, samca, który widzi obie linie, męską i żeńską. Wielebne matki mogą także dowolnie przekazywać swoją kombinację ego i pamięci innym wielebnym matkom, po prostu dotykając czoła. Kiedy matka wielebna umrze w obecności innej matki wielebnej, druga zaakceptuje ego i pamięć pierwszej, aby zapobiec utracie doświadczeń i wspomnień przodków umierającej matki wielebnej. Zwłaszcza gdy matka przełożona umiera, ważne jest, aby zabrać jej ego czy pamięć, aby jej plany i strategie mogły być kontynuowane nieprzerwanie. Ogólnie rzecz biorąc, adeptki uczyły się praktycznych umiejętności. Umiejętności obserwacyjnych i analitycznych oraz umiejętności samozachowawczych. Były one podstawą do rozwinięcia teoretycznych zdolności potrzebnych w organizacji, której celem była akumulacja i manipulacja władzą gospodarczą i polityczną w znanym wszechświecie. Ogromny wpływ sprawiał, iż Bene Gesserit stanowiły jedną z najpotężniejszych sił.